Siemano, dziś przedstawię różnicę pomiędzy dodatkowym atakiem a krytykiem w Hidden Potential u Gogety STR i INT oraz powiem, który jest lepszy. Przez pasywkę Gogety, która daje efektywność na każdy typ, krytyk nie jest aż tak mocny, nie robi aż tak dużej różnicy jak w stosunku do zwykłych innych kart. Opiszę tutaj dokładnie, jak działa dodatkowy atak i krytyk, a potem podsumuję to wszystko i powiem co i jak. Dlatego tu będzie trochę takiej części teoretycznej, jak i wzory, bajery. Jeżeli Was to nie interesuje, tylko sam wynik, no to zapraszam też do podsumowania filmiku. A dla tych, co chcą wiedzieć, czemu co się dzieje w tej grze, no to już zapraszam do dalszej części oglądania. Jak działa dodatkowy atak, czyli Additional Attack, w skrócie AA. Jeden punkt w tę cechę w Hidden Potential daje nam 2% szans na dodatkowy atak. A ten dodatkowy atak ma 50% szans na to, że będzie super atakiem. Czyli w skrócie możemy powiedzieć, że jeden punkt daje nam 1% na normalny atak i 1% na super atak. Mamy tutaj też wzór matematyczny, który się używa do właśnie takiego określenia średniego damage'a, jaki można uzyskać dzięki temu. Źródło, skąd go wziąłem, jest w opisie. Jest on używany w takiej lub trochę innej formie do każdych obliczeń tego typu. No i chodzi tutaj o to, że średni damage to jest damage, który jest przy postaci. Dodać właśnie damage z super ataku, który by zrobiła, pomnożony przez ilość punktów w additional attack przez 100, czyli po prostu procent. No i dodać to samo z normalnym atakiem, czyli po prostu normalny atak damage pomnożony przez procent szansy na dodatkowy atak. Nie jest wam to jakoś specjalnie potrzebne do lepszego życia, ale chciałem robić takie dokładne filmiki i dokładnie przedstawić, co skąd biorę, a nie tak pierdolić w sumie bez żadnych podstaw, co jest lepsze według was czy według kogokolwiek. Przy krytyku też jeden punkt daje nam 2% w critical hit. No i takie dodatkowe informacje to to, że krytyk ignoruje defa. Oraz normalnie zwiększa damage prawie dwukrotnie. Jest to damage, który by zrobiła postać razy 1,9 razy. Normalna postać bije za prawie tyle, co ma napisane, a Gogeta już na samym wstępie ze względu na swoją pasywkę bije o 1,5 więcej. A w przypadku krytyka jedna i druga postać będzie mniej więcej robiła o 1,9 więcej. To oznacza, że Gogeta będzie miał dużo mniejszy przeskok damage'em z normalnego hitu do krytyka niż normalna postać. No i wzór to taki też mamy, że średni damage to jest damage, który był policzony wcześniej z szansą na dodatkowy atak, pomnożony przez typ, czyli ten u Gogety 1,5, a reszta ma 1,015 dokładnie, ale można to brać jako 1,0. I to jest właśnie średni damage bez krytyka, jaki by był. A jeżeli dostaniemy krytyka, to mamy tą drugą część, czyli dodać damage, podliczony ten też właśnie z dodatkowym atakiem, co poprzednio był, pomnożony przez 0,9 i z tego jest tam procent krytyka. No i z tego właśnie jest taki wniosek, tak jak mówiłem, że jak Gogeta ma ten typ 1,5, to od razu może bić bez krytyka prawie tyle, co z krytykiem. Chociaż ten typ też ma troszeczkę, no i w sumie to ciężko tak się posługiwać samymi wzorami. Powiem wam, że jest to ciężko tak jakoś tłumaczyć, tym bardziej, że też nie jest to dla mnie takie mega proste do wyjaśnienia, więc najlepiej po prostu będzie pokazać to na przykładzie. I mamy taki przykład. Mamy Int Gogetę, Super Attack 10, Free Hidden Potential na maxa w Fusion Teamie. I tu nawet nie ma co mówić o jakimś super ataku pierwszym, bo kto i po jaką cholerę robiłby testy postaci na super ataku pierwszym. Tym bardziej tak dobrej postaci jak Gogety, który w 99 przypadkach od razu dajemy mu 10 elderka i 9 znaczy się i maksujemy go. Bo w sumie jeżeli ktoś ma Gogetę na super ataku pierwszym, to w sumie każdy sobie sam może zobaczyć, ile on bije. A raczej was interesuje w tym filmie akurat, co jest lepiej dawać, czy krytyk, czy dodatkowy atak, więc przejdźmy do rzeczy. Normalny damage, który zada, to jest 1,8 miliona damage'a. Gdybyśmy dali 15 ataków i 6 krytyków w jego hidden potencjał, to średni damage z tego by był 2,19 miliona damage'a, a 6 dodatkowych i 15 krytyków to jest 2,09 miliona damage'a.
Czyli w tym wypadku dodatkowy atak no, o 100 tysięcy bije więcej w teorii, czyli jest to różnica na poziomie 5%. Czyli tak naprawdę nawet jak wybierzecie krytyk, to tragedii nie ma, ale jeszcze jest coś ważnego, co zaraz wam pokażę. No i takie krótkie podsumowanie, że dodatkowy atak jest lepszy tylko na Int-Gogecie i Ester-Gogecie. Ponieważ no, oni mają właśnie ten typ, który od razu bije więcej niż normalne postacie i nie ma takiego dużego przeskoku do krytyka. Dodatkowo, co jest mega ważne, Int-Gogeta na super ataku obniża atak i def o 20%, czyli jak obniżymy go dwukrotnie, to będzie ogólnie kosa. No i w sumie to wideo nie wyszło takie mega konkretne, jakbym chciał. Było takich dużo ogólnych informacji, ale myślę, że ogarnie się w tym momencie, że dla Int-Gogety lepiej jest dodatkowy atak dać niż krytykal. W normalnych postaciach jest to na odwrót, że krytykal jest dużo lepszy od dodatkowego ataku. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jak wam się spodobał taki filmik, to liczę na jakiś odzew, tam lajki i tak dalej. Jeśli jednak wolicie proste filmiki typu, że dodatkowy atak jest lepszy od krytyka i koniec filmiku, bez żadnych jakichś takich głupot, tak jak ja w tym filmiku objaśniam, to też dajcie jakiś tam odzew, możecie napisać komentarz, albo po prostu zobaczę, że takie filmiki są rzadziej oglądane od poprzednich, to też to jakoś wezmę pod uwagę. No, to trzymajcie się, juuu.